Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. A naszym gościem jest dr Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od historii najnowszej, także od Hiszpanii i krajów latynoskich, dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej. Trochę zmienimy temat. Damy już spokój rublom i latynosom. Nie zupełnie damy spokój latynosom, ale teologom wyzwolenia. Rewolucja ducha Jana Pawła II, to chociaż sporne, czy to była rewolucja, czy kontrrewolucja, czy jeszcze co innego, czy metanoja, to nie tylko propozycja solidarności, ale także taki swoisty projekt wielkiej duchowej reformy Kościoła, na wzór reformy gregoriańskiej, można powiedzieć. Powrotu do litery, a odejście od ducha Soboru Watykańskiego II. Jaki był stan Kościoła na świecie, gdy rozpoczynał się pontyfikat Jana Pawła II? Czy można powiedzieć, że trudny, dlatego że dziedziczył Jan Paweł II po Pawle VI Kościół w stanie kryzysu posoborowego, tak to trzeba nazwać. A on jest mierzalny pod różnymi względami, ale jakby takim wskaźnikiem, który najbardziej to obrazuje, to jest niespotykana w dziejach Kościoła fala sekularyzacji duchownych, czyli występowania przez księży ze stanu duchownego. Dotyczyło to zarówno kleru diecezjalnego, jak i zakonników i objęło rzeczywiście ogromne rzesze duchownych w krajach rozwiniętych, to znaczy w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w mniejszym stopniu w krajach latynoskich i stosunkowo najmniej zostały dotknięte tym społeczności, no powiedzmy, upośledzone, to znaczy w Afryka czy nie wiem, społeczeństwa postkomunistyczne, czy wtedy komunistyczne, tak? To jest, no, tam były inne problemy, tam z innych powodów często nie można było spotkać księdza niż z powodu dobrowolnego wystąpienia ze stanu duchownego. Natomiast to doświadczenie jest doświadczeniem w Polsce właściwie nieznanym, to znaczy myślę, że Polacy nie zdają sobie sprawy z wagi tego procesu. Jeżeli teraz patrzymy na starzenie się księży w Europie Zachodniej, no to właśnie dlatego, że całe pokolenie duchownych przestało tam istnieć, dlatego że po pierwsze część wystąpiła ze stanu duchownego, a część się w nim nie pojawiła, ponieważ towarzyszyło tej sekularyzacji kompletne załamanie się z jakby powołań kapłańskich. Ja przypominam sobie anegdotę z Nawarry, z takiej prowincji hiszpańskiej, gdzie zdarzyło mi się przebywać, gdzie mówiono o tym, że na początku lat 60. wystawiono seminarium na 1000 osób, po czym pod koniec lat 60. do tego seminarium uczęszczało osób 10. I to jest, to była miernik jakby kryzysu powołaniowego, który się pojawił w Kościele. To jest też miernik jakby nieodporności Kościoła tamtego okresu na dwa niebezpieczeństwa, moim zdaniem, to znaczy niebezpieczeństwo rewolucji seksualnej, niebezpieczeństwo komunizmu. To znaczy z jednej strony fascynacja rewolucyjnym myśleniem społecznym, a z drugiej strony no, kompletne rozprzężenie obyczajowe. To w takim razie zaowocowało. Można powiedzieć, że Jan Paweł II na oba te schorzenia jakoś zaproponował pewne szczepionki. Z jednej strony to jest właśnie cnota solidarności i nauczanie społeczne, z drugiej strony to jest od razu tak naprawdę podjęty po wyborze temat teologii ciała i słynne katechezy o małżeństwie. No też jest to odpowiedź na sekularyzację duchowieństwa. Po raz pierwszy od dłuższych kilkunastu lat wydaje się, że Jan Paweł II proponuje nowo-stare, że tak powiem, rozumienie roli kapłana. Bardzo dużo uwagi temu poświęca. Co więcej, też stara się odbudować jakby atmosferę powołaniową, co mu się do końca nie udaje, dlatego że owszem, za pontyfikatu Jana Pawła II ta fala sekularyzacji się kończy. Natomiast nie udaje się odbudować
tego poziomu jakby powołań kapłańskich, które był w krajach europejskich. Czy ona się kończy? To jest jeden z zarzutów do Jana Pawła II, który często podnoszą rozmaici publicyści zachodni, że papież po prostu utrudnił laicyzację. Wprowadził dużo trudniejsze kryteria, które trzeba spełnić, żeby wystąpić ze stanu kapłańskiego. A to prawda, ja bym to interpretował zupełnie inaczej. Ja tylko cytuję krytyków. No, ja rozumiem, sam się z tym nie zgadzam. Panie redaktorze, nie podejrzewam, że pan się zgadza, tylko proponuję inne rozumienie tego zjawiska. To znaczy, proszę zobaczyć, że Jan Paweł II jest tym papieżem, który porządkuje prawo kanoniczne. O ile można powiedzieć, że dwa poprzednie pontyfikaty to jest pewna próba reformy prawa kanonicznego zakończona niepowodzeniem, o tyle i pontyfikat Jana Pawła II to jest zakończenie tej reformy prawa kanonicznego i ustalenie jakichś norm postępowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o duchownych. Przecież Jan Paweł II przyjął aż dwa kodeksy prawa kanonicznego, to znaczy dla Kościoła rzymskiego i Kościołów Wschodnich, co jest pewnym ewenementem na skalę całej historii Kościoła, że tam jest bardzo, bardzo silnie skodyfikowana też ta dyscyplina wewnątrz Kościołów Wschodnich w formie odrębnego kodeksu prawa kanonicznego. I to dokonanie Jana Pawła II jest niesłychanie ważne, bo ono też stabilizuje jakby sposób myślenia o swojej pozycji wewnątrz kościelnej przez samych duchownych i pomaga wyjść z tego kryzysu takiego kompletnego rozkładu jakby wartości, które towarzyszy jednak schyłkowi pontyfikatu Pawła VI. Co jeszcze się działo w tym czasie w Kościele? Jak się popatrzymy, to oczywiście mówił już pan o postępującej laicyzacji. Mówiliśmy o wchodzącej jednak dość mocno rewolucji seksualnej, ale to jest także okres, koniec, nawet nie koniec, pontyfikat Pawła VI to jest początek zjawiska, o którym ksiądz już nieżyjący, ksiądz Richard Neuhaus, mówił jako o milczącej schizmie. Albo nawet niekoniecznie bardzo milczącej, czyli o tym ruchu protestu niekiedy całych kościołów przeciwko humane vitae i przeciwko nauczaniu Kościoła w kwestii antykoncepcji. No to jest to samotnienie. Też chciałbym zwrócić uwagę, że trudno mówić o odpowiedzialności samego Pawła VI za ten stan rzeczy, bo on po prostu w pewnych sytuacjach zostawał sam jakby w obliczu zorganizowanej kontestacji rzeczywiście całych kościołów. To, co się stało z Humane Vitae, czyli encykliką, która została przyjęta w 68 roku, roku symbolu, że tak powiem, to jest bez precedensu wydarzenie, dlatego że kilka kościołów partykularnych odmówiło przyjęcia stanowiska papieskiego w kwestii teologii moralnej. I to jest, taka sytuacja miała miejsce i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. W Holandii, i w Belgii, a także w mniej radykalny sposób, ale dość wyraźnie w krajach niemieckojęzycznych. I to jest doświadczenie, tragiczne dla Kościoła. To znaczy, rzeczywiście te nie tylko jakby jacyś teologowie, szczególnie nowocześni, ale całe struktury kościelne nie uznały nauczania papieskiego. To było wydarzenie bez precedensu i w jakimś sensie pokazywało dramat, jaki się toczy, zwłaszcza w kościołach zachodniej Europy. Ale wobec tego problemu stanął również Jan Paweł II, bo on także musiał przywoływać do porządku teologów, którzy głosili naukę niekatolicką, a niekiedy musiał prowadzić wytrwały dialog ze strukturami. Niekoniecznie były to struktury diecezjalne, ale na przykład zakonne, które nie tylko tolerowały, ale wręcz wspierały jakieś formy, powiedziałbym, neo-nauczania neokatolickiego. Jest rzeczywiście wiele takich przypadków trudnych relacji kurii rzymskiej i za Jana Pawła II z rozmaitymi ruchami wewnątrz kościelnymi. Warto zwrócić, do świadomości powszechnej to docierało w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z podróżami papieskimi do krajów zachodniej Europy, gdzie spotykano się z nieprzychylnymi reakcjami nawet nie środowisk laickich, których papież
może nawet bardziej fascynował niż zniechęcał, ale przede wszystkim właśnie środowisk, części środowisk wewnątrzkościelnych. Wszystkie te ruchy, nie wiem, tam 8 maja, Wirzyntkirche i tak dalej, no to są doświadczenia no smutne i to warto, mające swoje korzenie jeszcze w latach 60., 70., ale dające sobie znać także za pontyfikatu Jana Pawła II. Co papież zaproponował jako lekarstwo na tę trudną sytuację Kościoła, tak trzeba powiedzieć. Trudną z różnych powodów. Z jednej strony komunizm i prześladowanie Kościoła, z drugiej strony wewnętrzny proces jakiejś formy rozkładu życia kościelnego. Zaproponował to, co zwykle Kościół proponuje w takich sytuacjach, to znaczy modlitwę, sakramenty, pokutę. No ale jednocześnie też pewne nowe formy, tak można powiedzieć. Taka na przykład próba dotarcia bezpośredniego. No, w Stanach Zjednoczonych mówi się o pokoleniu Papa Boys. To są ci, do których Jan Paweł II dotarł niekiedy ponad głowami ich własnych pasterzy, którzy byli zdania, że nie ma co robić pielgrzymki, bo nikt nie przyjdzie. I nagle okazało, tak było we Francji zresztą również. Tak było w Kanadzie. Tak było w Hiszpanii. I nagle przyszli wszyscy. Wszyscy, może nie, ale dużo. Panie redaktorze, no nie było tak optymistycznie. Nie wszyscy, natomiast rzeczywiście jest... znaczy zaproponował atrakcyjną jakby formułę życia i wiary, która w, ja mogę mówić o kazusie Hiszpanii, bo to widziałem. Jest tam całe pokolenie kapłanów, którzy no, stali się kapłanami po wizycie papieskiej w 82 roku. I to są często jedyne powołania, jakie tam się pojawiły w tym okresie. To najlepiej świadczy z jednej strony o zapaści, w jakiej znalazł się Kościół, a z drugiej strony o no sile przykładu Jana Pawła II. Tam rzeczywiście dla wielu ludzi Jan Paweł II był znakiem takiego pozytywnego sprzeciwu, a z drugiej strony znakiem nadziei, symbolem pewnej wierności wartościom. Na ile świadectwo tych kapłanów jest tam żywe? No jest żywe, to znaczy to są kapłani, którzy w tej chwili, znaczy pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II stawali się biskupami. Oni zresztą o tym mówili, że oni są osobami, które zyskały powołanie dzięki Janowi Pawłowi II. Czy możemy powiedzieć, że ten ruch, który teraz obserwujemy z daleka w Hiszpanii, taki ruch obrony rodziny na przykład, gdzie no, milion osób wychodzi na ulicę Madrytu, żeby protestować przeciwko projektom rządu premiera Zapatero. Te tak silne wypowiedzi także biskupów hiszpańskich, które zaczęliśmy słyszeć przeciwko pewnym projektom, to jest owoc tamtego pontyfikatu? To jest owoc wyłącznie pontyfikatu Jana Pawła II, dlatego że nastąpiła kompletna zmiana, zwłaszcza pokoleniowa wśród biskupów, to znaczy biskupi ci, którzy, jakby to powiedzieć, prowadzili dialog ze światem współczesnym, polegającym na jedynie przyjmowaniu kryteriów świata współczesnego, nawet tych, które nie zgadzały się z doktryną katolicką, no, odeszli. I odeszli w naturalny sposób. I na ich miejsce przyszli ludzie ukształtowani przez Jana Pawła II. To jest bardzo pocieszające, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że no, stopień jakby samoograniczenia Kościoła w poprzednich dekadach no, będzie prawdopodobnie, znaczy jest na tyle duży, że proces odbudowywania znaczenia katolicyzmu w Hiszpanii, no to muszą być dekady, to muszą być dziesięciolecia. A na ile powoli dobiegamy już do końca naszej rozmowy, trudno mi nie przypomnieć tej pielgrzymek do Polski, szczególnie tej pielgrzymki z 91 roku. Tam papież przedstawił taki projekt, można powiedzieć, projekt demokracji wartości. Czy demokracji chrześcijańskiej, wprost nie mylić z chadecją, bo to zupełnie inny współczesny ruch. Ten projekt został zresztą w Polsce w znaczącym stopniu odrzucony przez środowisko opiniotwórcze. On częściowo został zrealizowany, ale przy sprzeciwie głównych sił politycznych. Na ile ten projekt jest
realny do zrealizowania, patrząc się na naszą współczesność. No, widzimy, Hiszpanie próbują. Próbują w przestrzeni na razie niepolitycznej, bo politycy tam realizują inny projekt, dokładnie przeciwny. Ale wydaje mi się, że tutaj w Polsce też będziemy obserwować próbę realizacji tego projektu społecznego poza strukturami świata politycznego. Ze szkodą chyba dla Polski, dlatego że no, sens tego projektu papieskiego jest wtedy obecny, kiedy ono dotyka wszystkich sfer życia, także życia politycznego. To nie jest kwestia dyktatu, ale kwestia przejęcia się po prostu pewnymi głównymi zasadami Kościoła i doktryny katolickiej. To jest doświadczenie, które w Polsce... za które będzie nam, znaczy przyjdzie nam bardzo dużo zapłacić, tak jak w każdym innym miejscu na świecie, jeżeli rzeczywiście nie w ogóle jakby zostanie wypchnięty ten sposób myślenia ze świata polityki. A to nam został wypchnięty. Jakimś mierze to co nasze, zwłaszcza sprzed dwóch lat dyskusja na temat ochrony prawnej życia poczętego, no najlepiej pokazuje, że na pewno może nie został całkowicie wypchnięty, ale został znacznie ograniczony. No ale obie strony w czasie tej dyskusji, ja przypomnę, powoływały się na Jana Pawła II. No tak, tylko że ja przypominam taki tekst ojca Jacka Salija, a nie polityka, tylko duchownego, który po prostu zacytował Ewangelium Vitae. No jeżeli się zestawi zapisy Ewangelium Vitae z ówczesną sytuacją polityczną, to jakoś trudno jest uwierzyć, że wszystkie te wypowiedzi były adekwatne. I tym pesymistycznym, niestety, akcentem kończymy naszą rozmowę, naszą gościem. Nie, dlaczego? Dlaczego? No jeszcze mamy szansę jednak z tym coś zrobić. Jednak optymistycznie kończymy. Mamy szansę coś zrobić. Chrześcijaństwo jest religią jutra. To, co było wczoraj, z tego można wyspowiadać się, postanowić poprawę i wziąć się optymistycznie do pracy, wierząc, że Pan Bóg nasze skromne siły jakoś wspomoże. Naszym gościem był dr Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej. Tak swoją drogą ta świątynia jest dowodem na to, że nie ma takich rzeczy, które można zaprzepaścić. Od 200 lat ją budujemy i prawdopodobnie w końcu zostanie wybudowana. Trzymajmy kciuki. Trzymajmy kciuki. A do usłyszenia, mówi Państwu Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.